Dzień dobry, moim Państwa gościem Piotr Włodarczyk, był piłkarz Legii, między innymi reprezentacji Polski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, co Pan teraz porabia po zakończeniu sportowej kariery? Niedawno skończyłem zawodową karierę, półtora roku temu, a teraz kończyłem kurs, który ukończyłem w grudniu zeszłego roku. Kurs UEFA-A, czyli można powiedzieć, że takie niezbędne, że tak powiem, kwalifikacje do tego, żeby być w przyszłości trenerem, już posiadam, także no zostaje mi jeszcze tylko kurs UEFA Pro, no ale to na pewno jeszcze nie teraz, w dalszej przyszłości, bo na razie muszę ewentualnie gdzieś popracować jako albo asystent, albo najwyżej w moim przypadku druga liga, także UEFA Pro jeszcze muszę poczekać. Czyli najbardziej chciałbym Pan być trenerem. Takie zawody jak menadżer, scout też Pan bierze pod uwagę, jakieś funkcje dyrektorskie w klubach, czy raczej bardziej trenerskie i praca z drużyną by Pana interesowała? Nie, biorę pod uwagę, nie ma tak naprawdę problemu. No, najważniejsze, żebym pracował przy piłce dalej, a no, to mnie najbardziej, że tak powiem, kręci. Tak, że wcześniej całe życie poświęciłem tylko piłce nożnej, także no, chciałbym przy tym pozostać jak najdłużej. Nie ukrywam, że no, albo zostać trenerem, albo pracować w strukturach klubu, jakiś tak właśnie, między innymi jako scout. Gra Pan też w Oldboyach Legii. Tak, zgadza się. Gramy. Mamy dosyć mocną ekipę. No właśnie, i tam całkiem dobrze Wam szło ostatnio. Kilka zespołów złożonych z bez obrazy młodych zawodników udało się wyeliminować. Zgadza się, no bo tak, no, lidze Oldboyów warszawskim, no praktycznie nie mamy sobie ruchu, a w tym roku nawet w zeszłym roku zgłosiliśmy się do edycji Pucharu Polski. Startowaliśmy z tego najniższego szczebla, ale udało się kilka drużyn wyeliminować, nawet takich, które praktycznie codziennie, regularnie trenują. No my się nie spotykamy, nie trenujemy, tylko spotykamy się, zbieramy się na same mecze. Także można powiedzieć, że no, dużo młodsi zawodnicy od nas, którzy, tak jak mówię, trenują regularnie, nie udało się wygrać z nami. A jak to jest, że w tych Oldboyach Legii są zawodnicy, którzy z Legią jakby nie mają nic wspólnego, jak na przykład Piotr Świerczewski czy Ariel Jakubowski, oni nigdy w Legii nie grali, a Legia Oldboye są. Na jakich to jest jakby zasada? Bo wydawałoby się, że w Oldboyach Legii muszą być ludzie, którzy kiedyś w tej Legii jednak grali. Tak nazwa brzmi, tak? Oldboye Legii, czyli zawodnicy z przeszłością, co mają coś wspólnego z Legią Warszawa. No ale powiem tak, no, i Piotr Świerczewski, Ariel Jakubowski, czy jest Tomek Łos, który gra też u nas, oni mieszkają obecnie w Warszawie. No i chcieliśmy stworzyć taką drużynę, która powalczyła właśnie w tym Pucharze Polski zwłaszcza. Chcieliśmy, nie ukrywamy, że chcieliśmy zajść jak najdalej. Oni też wyrazili chęć na to. Były takie opinie, słowa, niektórzy śmialiśmy się też szatni między sobą, że spełniamy marzenia. Tak? Właśnie zawsze ich marzeniem było grać w Legii Warszawa i dlatego teraz mają to tak. Szymon Motulski wydał ostatnio książkę i w tej książce był taki pogląd, że kiedyś w piłkę grali, jak on grywał w tych najlepszych dla siebie czasach w Legii, w Amice czy w Śląsku, że kiedyś to grały takie, no, w cudzysłowie zakapiory, że takie no, prawdziwi faceci, a teraz grają w tą piłkę Lalusie, tak stwierdził. Jak jest? Zgadza się Pan z tą opinią? Czy Lalusie? No można powiedzieć, że troszeczkę się zmieniły czasy, tak? Bo kiedyś nie ma co ukrywać. No, ja też, można powiedzieć, że z tamtych czasów mogę zapaść na te czasy, że wychowywaliśmy się na podwórku. Przychodził się ze szkoły, lekcje się odrobiło, raz się odrobiło, raz się nie odrobiło i od razu się wychodziło na podwórko i grać w tę piłkę. I tak naprawdę to podwórko weryfikowało, kto jest dobry, kto jest niedobry, kto jest silniejszy, kto jest słabszy. I trzeba było się przebijać. Jeżeli się chciało grać w tę piłkę, no to trzeba było tak walczyć, żeby nie, do tej drużyny wybierali, tak? Żeby nie trzeba było stać z boku koło słupka drzewa, przyglądać się, jak reszta gra, tylko trzeba było robić wszystko, żeby uczestniczyć w tej grze. Teraz jest troszeczkę inaczej. No. Jak mówię, no, czasy się zmieniają. Przeważnie jest tak, że te młode dzieci, no, rodzice przywożą na treningi, odwożą na treningi, do szkoły zawożą, ze szkoły odwożą. Tak jak mówię, no, wtedy ten charakter jednak to się... Charakter się trenował właśnie na boiskach, pod domem, pod blokiem, gdzie praktycznie wszyscy spędzali czas na dworze. Teraz, jak mówię, inna era,
inne czasy, telewizory teraz, komputery, iPady, większość czasu dzieci spędzają właśnie przy tym, a trening to jest taki, nie, jakiś dodatek. No nie mówię, że wszyscy, ale no, większość tego młodego pokolenia jednak dużo czasu spędza przed komputerem albo przed telewizorem. No i absurdalnie chyba teraz prowadzą się piłkarze lepiej niż kiedyś, bo już kilka osób mi powtarzało przysłowie, nie wiem kto jest autorem, wszyscy mi to mówią, że kiedyś pili i grali, a dzisiaj nie piją i nie grają. A ostatnio Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji, powiedział, że jak był teraz na tym ligowym zgrupowaniu, że kiedyś jak tu byli z reprezentacją, to wszyscy chcieli pić, a nie było alkoholu, teraz jest alkohol i nikt nie pije. No i proszę mi to wytłumaczyć, że kiedyś piłkarze tak imprezowali, ale to wyglądało na boisku o wiele, wiele lepiej, jak dzisiaj teoretycznie się prowadzą lepiej, diety, zdrowy tryb życia, a na tym boisku to wyglądało wiele słabiej niż tak powiedzmy 10 lat temu na przykład. Zgadza się. Tak jak mówię, no, charaktery pewnie też były troszeczkę inne. Zawodnicy byli pewnie mniej wytrzymali, zdrowsi może silniejsi, inne żywienie było, można powiedzieć, bardziej naturalne, ale tak naprawdę no, piłka też poszła troszeczkę do przodu. No jednak jakby nie patrzeć, ta gra jest zdecydowanie szybsza. Dużo uwagi się przykłada też do przygotowania fizycznego, czyli kiedyś na siłowni się bardzo mało czasu spędzało, teraz jednak bez siłowni to też nie wyobrażam sobie zawodowego piłkarza albo nawet sportowca, tak? Także poszło to jednak do przodu troszeczkę, tempo jest większe, szybsze i myślę, że teraz jeżeli by sobie ktoś pozwolił na trochę większe imprezowanie, to jednak trudów tego spotkania byłoby mu ciężko wytrzymać. Właśnie Radosław Majdan, opowiadając mi o swojej greckiej przygodzie, bo tam wiele nie pograł, ale chodziło mu podejście, że nie było problemów tam, że jak mówili mu, że jak chcesz, to pij wino, baluj, ale będziesz w słabej formie, to będziesz na ławce albo na trybunach. A w Polsce jest taki pogląd, że jak ktoś kogoś złapie, to jak na przykład było z Liubojo. Nie, trenował kiedy chciał, imprezował, a i tak potem na boisku był najlepszy, może nie w całej lidze, ale no wiele razy był najlepszy na boisku i wyszukiwało się powodu, jakby w piłkarze, jak się złapie piłkarza, to od razu jest kara. A w tych pogląd Majdana był taki, że na przykład w tej Grecji on miał on tak, że nie ma problemu, jesteś dorosłym człowiekiem, rób co chcesz, a będziesz w złej formie, to po prostu będziesz siedział na trybunach i twój problem. Właściwie czasy się zmieniły, co prawda teraz też, tak jak mówimy, że zawodnicy mniej imprezują, mniej wychodzą z domu. Także uważam, tego pilnowania chyba jednak troszeczkę za dużo. Za bardzo się tym przejmujemy właśnie, bo tak jak Radek wspomniał wcześniej, też byłem za granicą i też miałem właśnie takie, można powiedzieć, sytuacje, że tam jak wracaliśmy na przykład z meczu, siedzieliśmy na lotnisku, tak naprawdę nawet trener, jeżeli ktoś chciał się napić właśnie, powiedzmy, lampki wina czy piwa, to nawet się nie musiał trenera pytać, tylko po prostu sobie zamawiał, sobie się siedział i pił. Każdy miał swoją świadomość, jeżeli wypije nie jedno piwo, tylko trochę więcej, to na drugi dzień na pewno nie będzie 100% gotowy na trening i sam sobie zaszkodzi. Tak? Na jego miejsce pewnie czekało kilku zawodników i czekali tylko na jego potknięcie. Zdaje się, że Marcin Mieciel wspomniał, że w Bundeslidze, jak był to normalny, było, że w autokarze były dwie skrzynki piwa, kto chciał po meczu, to pił, kto nie chciał, to nie. Żeby po prostu zawodnik jak chce, to niech się odstresuje, wypije to piwo, dwa nawet w autokarze. A w Polsce, no chyba czegoś takiego nie ma i robi się takie jakby wielką aferę z tego, że ktoś gdzieś zobaczy się, a jeszcze po przegranym meczu ktoś pójdzie na piwo, to już w ogóle jest chłosta publiczna w mediach. Najlepiej, żeby kibice pilnowali, że no, nie można się pojawić na mieście, bo po prostu afera straszna. No właśnie, my chyba za dużą uwagę przyjmuję właśnie do tego, żeby pilnować wszystkich, nie wiem, może jest takie odczucie ludzi, tych, którzy pilnują, że jeżeli zawodnik wypije jedno piwo, to że już nad nim nie zapanuje i pewnie pójdzie na drugie, na trzecie, na piąte albo jeszcze więcej, tak? Każdy ma swój rozum. Zdaję sobie sprawę, tak jak mówimy, nawet chyba Jurgen Klopp ostatnio się pojadał też, że po meczu nie zabrania nikomu napić się piwa, tak? To jest naturalne. I tak jak mówimy, no ktoś będzie chciał wypić jedno piwo, a inny, który się nie będzie kontrolował, pije tych piw zdecydowanie więcej, no ale sam sobie szkodzi. No, każdy ma swój rozum i każdy wie, powiedzmy, na co go stać i na ile. A pan jako trener, jakie by miał podejście? Ja powiem tak, no na pewno nie można z tym przesadzać, no to ukrywać. Dyscyplina musi być, ale jeżeli trener się zgadza na coś, powiedzmy, czy tam po meczu, obojętnie czy to jest wygrany, czy przegrany, do kolacji, czy w autobusie właśnie, tak mówimy, skrzynka piwa, tak jak mówię, no na pewno bym nie chodził, nie pilnował, czy ktoś wypił jedno piwo, czy dwa piwa.